Takich spadków na bitcoinie i na całym rynku kryptowalut jeszcze nie było. A nastroje inwestorów są na poziomie ekstremalny strach. A tymczasem Elon Musk pociesza, że Tesla ma diamentowe ręce. Co to oznacza? Co dalej z rynkiem? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Krypto Masters przedstawiają. Cześć ponownie Karol z tej strony. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem, a raczej z aktualizacją, co się dzieje, co się wydarzyło wczoraj i co się dzisiaj dzieje na rynku kryptowalut. A mieliśmy ogromne zawirowania. Jak możemy zobaczyć, dzisiaj Bitcoin kosztuje 41 603 dolary i jest na prawie 13% plusie. Według portalu Coin360. Według portalu CoinMarketCap jest na 19% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin, ale wczoraj nie było tak kolorowo. Dzisiaj możemy zobaczyć, że wszystko praktycznie jest na plusie: Cardano 25%, ETH 16%, BNB 15%, Dogecoin 13%, ale wczoraj niestety wszystko było na odwrót: wszystko było czerwone i Bitcoin był na bardzo dużym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak sobie wejdziemy na coinmarketcap to możemy zobaczyć że mieliśmy ogromny spadek i był to spadek na poziomie 54 od ostatniego all time high. Ilu z was się wystraszyło. Ilu z was sprzedało wczoraj swoje krypto ze stratą bądź z dużo mniejszym zyskiem ulegając food i nie myśląc o tym co będzie dzisiaj po prostu obleciał was strach. Na pewno bardzo dużo. Z tego co widzę po grupach facebookowych, z tego co widzę po wiadomościach, jakie przychodzą do mnie prywatnie, ludzie zaczęli się bać, że rynek walną na dobre i że teraz będą same spadki. A w internecie pojawia się coraz więcej wpisów, że Bitcoin umarł. Oczywiście, tak jak zawsze, Bitcoin umierał już setki, jak nie tysiące razy, i tym razem też umarł, żeby dzisiaj z powrotem odżyć. Tak, jak powiedziałem, bitcoin z powrotem odbił. Mamy bardzo duży dodruk USDT oraz USDC i możecie to sprawdzić na Twitterze Whale Alert. Tam bardzo dobrze jest pokazane, co jest dodrukowywane, co jest sprzedawane i tak dalej. To mniej więcej będziecie mieli pogląd na sytuację, jak teraz zachowują się grube ryby. Jak przejdziemy na stronę, na której możemy zobaczyć, jaki jest aktualnie nastrój naszych inwestorów, to jest to Extreme Fear. Na poziomie 11 punktów, wczoraj mieliśmy na poziomie 23 punktów, czyli widać, że inwestorzy odczuwają teraz bardzo duży strach przed tym, co się wydarzy na rynku. Ja powiem Wam szczerze, że się zastanawiałem wczoraj, co jest powodem tak wielkich spadków. Nikt się chyba tego nie spodziewał i żaden trader od analizy technicznej, od analizy fundamentalnej czy jakikolwiek inny trader nie mógł przewidzieć aż tak dużych spadków. Chciałem dzisiaj wam pokazać analizę Glassnode oraz trochę wytłumaczyć, żebyście widzieli, co dzieje się na rynku. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj, odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcję jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Na początek chciałem Wam pokazać taką ciekawostkę. Ja nie jestem zwolennikiem czytania z fusów, wróżenia z kuli, albo słuchanie, nie wiadomo, jakich innych szamanów, ile Bitcoin kosztował będzie jutro pojutrze i tak dalej, zwłaszcza, że nie mam pojęcia, kto to mówi, ale tu jest bardzo ciekawa sprawa, że na Forum 4 channel pewien użytkownik przedstawiający się jako insider opublikował post. Tak jak możecie zobaczyć, post został opublikowany 18 maja o godzinie 21 czyli dokładnie dzień a w sumie nawet noc przed tym co się wydarzyło na rynku w tym poście jest napisane że krótce pojawi się kolejne ogłoszenie z Chin i ten gościu bardzo dobrze niby wie o czym mówi nie może powiedzieć z jakiej firmy dla jakiej firmy pracuje ale jest to ogromna firma i współpracuje z Chinami celem celem tego komunikatu który miał wyjść wczoraj rano Około godziny 7 rano UTC tu gościu napisał UCT, ale jest to chyba literówka, bo niżej w poście poprawił się, że jest to czas UTC. I kontynuując, napisał, że nastąpi skoordynowana wyprzedaż w celu obniżenia cen poniżej określonego progu i zlikwidowania jednego, jednej bardzo dużej ryby, jednego interesariusza. Oczywiście nie może powiedzieć, kim on jest, ale wcześniej kupił w czasie spadków bardzo dużo bitcoinów. Po zlikwidowaniu tego interesariusza plan zakłada wykupienie wszystkich rezerw i doprowadzenie go do bankructw. Na koniec dodaje, że Bitcoin bardzo szybko wróci do 70 tysięcy dolarów. Oczywiście nikt nie wziął tego posta na poważnie. Jak zejdziemy niżej i zobaczymy kolejny komentarz tego oto użytkownika to możemy zobaczyć, że napisał, że cena zejdzie do 35 tysięcy albo nawet do 31,25. 500 tysiąca dolarów. Dużo się ten gościu nie pomylił, bo zeszliśmy w jednym momencie chyba do 29900 I raczej nie sądzę, że to był przypadek, nie sądzę, że ta osoba sobie to wymyśliła i był tak duży zbieg okoliczności, że pojawił się nowy fake news, news zwał jak zwał z Chin, że cena spadła bardzo nisko, aż tak nisko, że mówimy o 50% spadku. Co wy o tym sądzicie? Bardzo jestem ciekaw. Jeżeli macie jakieś informacje na temat tego postu, na temat tych komentarzy, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście nie wchodźcie teraz na for channel, bo w tym momencie takich insiderów jest bardzo dużo i oni teraz bardzo dużo przewidują. O której godzinie, jaka będzie cena, i wszędzie jest podpisany insider again. Jak sobie w wyszukiwarce wpiszecie insider, to wyskoczy wam około 75 rekordów. Także nie ma sensu tego wszystkiego czytać, nie ma sensu tego wszystkiego klikać, a zaletą tego forum jest właśnie to, że i tak nigdy się nie dowiemy, kto to napisał. Ale to jest taka ciekawostka z mojej strony. Zaraz po tych wszystkich spadkach Elon Musk napisał, że Tesla ma diamentowe ręce, co oznacza, że nie sprzedają, że trzymają swoje bitcoiny i nie mają zamiaru ich sprzedawać. Oczywiście po tym twecie, zaraz cena bitcoina odbiła troszeczkę do góry, jednak nie na bardzo długo. Czy Tesla sprzedała bitcoiny, czy Tesla przyczyniła się do tych spadków, tego oczywiście nikt nie wie. Czy Elon Musk przyczynił się do tych spadków, tego też nikt nie wie, ale nic nie wskazuje na to, że oni faktycznie sprzedali jakiekolwiek bitcoiny. Jeżeli chodzi o same spadki, to bardzo dużo osób przeraziło się tym wszystkim, bardzo dużo osób zaczęło się wyprzedawać, chronić swój kapitał. Realizować mniejsze zyski, bądź realizować mniejsze straty ze strachu, że mogą być one jeszcze większe. Co zaczęło napędzać taką machinę, że im niżej Bitcoin spadał, tym bardziej ludzi się bało, im bardziej ludzi się bało, tym więcej oni się wyprzedawali, im więcej się wyprzedawali, tym jeszcze niżej ten Bitcoin spadał i koło się zamyka. A niestety, prawda jest taka, że w inwestycjach w tak nieokiełznany i w tak zmanipulowany rynek wymaga stalowych nerwów. Ja sądziłem, że nie mam stalowych nerwów, jednak wczoraj z takim trochę wewnętrznym spokojem patrzyłem na to, co się dzieje, i raczej szukałem jakiegoś uzasadnienia do tego, dlaczego ten Bitcoin tak leci, a nie żeby zaraz keszować wszystkie swoje inwestycje, bo nie na tym polega inwestowanie w krypto. Jak możemy, so jak możemy zobaczyć, na Twitterze Bitcoin takich spadków, może nie 54%, ale podobnych spadków na poziomie 30 39 40 było dużo więcej i to jest i to był tak naprawdę test tego na rybku w 2017 roku zobaczcie że wtedy było raz dwa trzy cztery pięć sześć spadków około 30 40 w tym w tym momencie ludzie się wyprzedawali. A ci co wiedzieli że właśnie w dołkach się odkupuje to odkupywali i cieszyli się z zysków. Pamiętajcie. Że kupujemy wtedy, kiedy jest czerwono na giełdach, a sprzedajemy wtedy, kiedy jest zielono na giełdach. Nigdy na odwrót. Jeżeli będziemy kupować na zielonych, a sprzedawać na czerwonych, to nigdy nie wyjdziemy z tego z zyskiem. Ten wczorajszy spadek może nie wczorajszy, bo ten spadek trwa już od zawirowań z zielonym maskiem, ale przyniósł nam 54%, około 54% straty od ostatniego all-time high, które wynosiło. O ile dobrze pamiętam, 64800. Także pamiętajcie, że taki spadek nie oznacza końca hossy, co też pokazuje dzisiejszy wykres na Bitcoinie. I Bitcoin szybko odbił wszystkie altcoiny szybko odbiły. Oczywiście nie na takie poziomy, na jakich były przed spadkiem. Ale idą w odpowiednim kierunku. Przejdę teraz do małej analizy. Wskaźników na Glass Note. I pierwszy, tak jak zawsze, adresy z większym balansem niż 0, jak możemy zobaczyć, od 12 maja te adresy praktycznie cały czas rosną. Jest tu już uwzględniony wczorajszy dzień, także za bardzo ludzie jednak się nie wystraszyli tych spadków. Przejdźmy sobie na adresy, które mają balans większy niż 1 setna bitcoina. Jak sobie tu przybliżymy, to od 16 maja. Cały czas te adresy rosną, czyli całe 4 dni, ale zauważcie, że nawet wczoraj przy tych spadkach nie ma spadku tych adresów. Przejdźmy sobie na adresy, które mają balans większy niż 10, też sobie tutaj przybliżymy i mamy analogiczną sytuację. Od 10 maja adresy idą albo poziomo w prawo, albo z lekkim wzrostem, czyli te adresy też nie wysyłały swoich bitcoinów na giełdy. Oczywiście, adresy z balansem większym niż 1 bitcoin, i tu możemy zobaczyć, że od 17 maja, czyli od 3 dni, ilość tych adresów cały czas rośnie, i wczoraj też była na wysokim poziomie. Przejdźmy sobie na adresy z większym balansem niż 10 bitcoinów. Prawie analogiczna sytuacja: od 12 maja te adresy cały czas rosną. Mieliśmy nieznaczny spadek właśnie wczoraj tych adresów. Przejdźmy na adresy, które mają więcej niż 100 bitcoinów. Jak możecie zobaczyć, tych adresów liczba zmniejszyła się od 8 maja do maja 15 i od 15 cały czas rośnie. Jak przejdziemy na adresy z balansem większym niż 1000 bitcoinów, to tak samo od 18 maja adres, ilość tych adresów rośnie. Po adresach kompletnie nie widać, żeby wieloryby się wyprzeda wyprzedawały. Jak wejdziemy na adresy z ilością większą niż 10 000 bitcoinów, to również możemy zaobserwować, że od 18 maja mamy dosyć duży wzrost tych adresów. Sprawdźmy sobie jeszcze wskaźniki z Score i możemy zobaczyć, że mieliśmy bardzo duży zjazd. Jesteśmy poniżej połowy oszacowania ceny bitcoina. Przypominam, że czerwone pole oznacza, że bitcoin jest przeszacowany, a zielone pole, że jest niedoszacowany. W tym momencie mamy bliżej do niedoszacowania niż do przeszacowania. Jest to dobry znak, wskaźniki nam się bardzo uspokoiły. Zeszliśmy z tego czerwonego, niebezpiecznego pola. Sprawdźmy jeszcze nook, czyli niezrealizowany zysk, strata netto. Jak sobie to przybliżymy, to możemy zobaczyć, że zjechaliśmy już na żółty kolor od praktycznie wczorajszego dnia i jesteśmy na poziomie optymizmu. Daleko nam do euforii, a każda poprzednia hossa na euforii się kończyła. Także miejcie na uwadze te wszystkie wskaźniki. Miejcie na uwadze, co dzieje się na rynku kryptowalut. Śledźcie znane osoby na Twitterze, ale pamiętajcie, że nikt Wam nie powie, co macie robić i kiedy macie robić, a za własne ruchy odpowiadacie sami. W tym odcinku to będzie wszystko. Trzymajcie się, cześć.